Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na analizę kolejnego tygodnia. No, stare się kończy, nowe się zaczyna. Czy tak, czy nie? Same i sami decydujcie. Mamy tydzień od 26 grudnia do 1 stycznia 2023 roku. Cytat bardzo krótki. Ach, wiem, Sapkowski oczywiście, Miecz Przeznaczenia. I o tym mieczu będzie mowa, słuchajcie, i o przeznaczeniu będzie mowa. Zatem cytat brzmi następująco. Miecz Przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty. 26 grudnia mamy poniedziałek. I chciałabym was wprowadzić w taki podniosły nastrój, a pewnie już w nim jesteście. A powodów tego nastroju jest kilka: a koniec roku, a święta, cofający się Mars i ta chęć pozostania jeszcze przez chwilę w środku rodziny, pośród wspomnień, radości, wśród możliwości celebrowania swojej rzeczywistości. A podczas świąt tak naprawdę świętujemy swoją codzienność. I w związku z tym pozostańmy na chwilę w takim nastroju. Wiedząc i czując, że same i sami kreujemy swoją rzeczywistość, swoją codzienność. W poniedziałek najlepiej pozostać w cieple, a smakując jadło, słuchajcie, rozkoszując się zapachami, sycąc się atmosferą. Tak mocno sycąc nią zmysły, by ta atmosfera niosła nas długo. Gdziekolwiek będziemy i kimkolwiek zechcemy być i z kimkolwiek będziemy. Zmienia się rzeczywistość, a Wy dzięki tej atmosferze, dzięki tej celebracji pozostajecie niezmiennie szczęśliwe i szczęśliwi. 27 grudnia mamy wtorek. Koniec roku oczywiście jest bardzo dobrym momentem na podsumowania, to oczywiście wiemy, ale wtorek jest podsumowaniem naszej aktywności społecznej. I na przykład, jeżeli zauważymy, że jest jej a nieco mało, że nasza aktywność społeczna nas nie satysfakcjonuje, to nie, nie zawahajmy angażować się bardziej. Wtorek to są okazje różnorodne, by wspomóc bliskie naszemu sercu osoby, wesprzeć ideę, by wreszcie stworzyć przestrzeń, w której my możemy zachęcać innych do zaangażowania się, do wspierania naszych braci i nasze siostry, albo braci i siostry mniejsze. Taki alians we wtorek, ideowości ze strukturą. Zatem we wtorek łatwo skrzyknąć innych, by stworzyli coś, co ma charakter dobra dla ogółu. Również we wtorek mamy wsparcie organów, które mogą nam pomóc merytorycznie w tworzeniu struktury. Także to jest bardzo istotne. Zatem wtorek jest do działania. Słuchajcie, bo tym pięknym nastroju świątecznym idziemy i działamy. 28 grudnia mamy środę. Jeśli chcemy coś sfinalizować, to mamy dobry czas na to. Jeśli zakończyć na przykład długo ciągnący się spór, dyskusje, nie wiem, dywagacje, to również bardzo proszę. Jakaś kwestia wymaga dodatkowych ustaleń, ewentualnie jakiegoś podpisu, to spieszmy się, a zwłaszcza z podpisami, bo to jest ostatni dzień bez erki Merkureko. A Oświadczyny, bo czasem mówicie, że za dużo o tych urzędowych kwestiach, a za mało o, o, powiedzmy, sercowych. Oczywiście środa, 28 dzień grudnia, to jest moment bardzo wysmakowany, wielce wysmakowany i stosowny, aby się oświadczyć, bo Wenus w koziorożcu to jest poważna oferta, ale w pełni uczuciowa. I taka oferta, którą czujemy w sercu, bo Wenus ma seksty do Neptuna. Pytacie tylko młodzi? Nie. Słuchajcie, to kusząca propozycja dla miłości dojrzałej, dla osób, które dużo już o sobie wiedzą i teraz a, zawijają do ostatecznego portu, bo to są ostateczne decyzje i rozwiązania, które są realizacją naszych marzeń, realizacją naszego serca, realizacją tego, co nam się podoba no to jak Wam się podoba ta środa. 29 grudnia mamy czwartek. Słuchajcie, do godziny 10.32 koniec języka za przewodnika, i GPS również sprawdzi się w tej roli. A potem, jak wiecie, może być już przeróżnie. Merkury i Wenus funkcjonują rewelacyjnie w kwestiach artystyczno-duchowych. Czujemy przyjaznych ludzi, wyczuwamy właściwe klimaty. To taki układ, kiedy mówimy, że mamy czuja, mamy nosa, mówiąc kolokwialnie, ale tylko do 10.32. Potem mieszają nam się priorytety i nadzwyczajnie w świecie nie chce nam się myśleć. Innym też się nie chce myśleć. Nie chce się nikomu niczego doprowadzać do końca. To, co dominuje, może być postrzegane jako rozwijanie równowagi czy też niespójność wnętrza. Różne klimaty mogą wdzierać się do naszej psychiki, zatem, a Postawmy na dobry nastrój. Słuchajcie, zagwarantujmy sobie dobry nastrój, rezygnując z ciężkich klimatów i, i, i tematów, i odsuwając się od osób o mało elastycznym zachowaniu, są co co takie osoby, które są przeciężkawe, więc darujmy sobie te osoby. Mamy koniec roku, więc wchodzimy w dobre klimaty, tematy, szukamy osób przyjaznych, a wszyscy inni. Innym razem. 30 grudnia mamy piątek, mamy kwadrę. Słońce w koziorożcu, księżyc w baranie. No, to jest taki nieszczególny moment. Może tak, nie chodzi o to, że relacje z innymi są kiepskie. Nawet humory nam to pisują. Tylko, że naprawdę, niektóre i niektórzy mogą odczuwać przeciążenie. To jest również odbiór bardzo ambiwalentnych sygnałów i odczuć same. I sami mamy, macie takie ambiwalentne odczucia. I w związku z tym nie wiemy, czego chcemy. Z jednej strony mogą być pretensje do siebie najczęściej, taki motyw samooskarżenia, zupełnie bez sensu. Z drugiej strony chcemy gdzieś biec, ale nie wiadomo gdzie. No, a jak nie wiemy, co nie robić, to lepiej zrezygnować z aktywności na rzecz obserwacji tego, co się dzieje wokół. Poobserwujmy. Zatrzymajmy się na chwilę, uśmiechnijmy się do siebie. Nawet możemy się tak pół uśmieszkiem do siebie uśmiechnąć, do siebie się zwrócić, komentując niejako swoje bardzo, bardzo dwuznaczne odczucia. 31 grudnia mamy sobotę, ostatni dzień roku 2000. 22, no i co? I mówię tak, raczej pobawmy się w duchu dekadencji, zamiast tę dekadencję tworzyć, czy ową dekadencję przeżywać. Nie ma sensu. A pamiętacie, jak zachęcałam Was do tworzenia planów na Nowy Rok podczas Nowiu, przed Wigilią? Bo układ soboty, czyli z 31 grudnia, jest układem z natury niespokojnym, jest niespójny. Mamy Marsa, z jego nieharmonijnymi układami. Mamy księżyc z jego nieharmonijnymi układami. Awantura wisi w powietrzu. Również globalnie jest niespokojnie. Zatem nie zawierajmy nowych znajomości, pochopnie nie przyłączajmy się do zabawy, do grona, które jest nam obce. Mało wyczuwamy. A za to dużo strzałów kulą w płot. Zatem no, duża ostrożność 31 grudnia w sobotę. 1 stycznia 2023 roku mamy niedzielę. I była sobie jakaś taka piosenka. Umówiłem się z nią na dziewiątą, i potem, szły, że jak ten czas powoli leci. Pierwsza, druga, wpół do trzeciej. A ja, słuchajcie, osobiście, prywatnie mam wrażenie. Że bardzo szybko leci ten czas, że niedawno otwierałam kalendarz astrologiczny na rok 2022 i zaczynałam wam opisywać aspekty. Tymczasem już jest rok 2023. No to do czego wracam? Do tego cytatu na początku tygodnia o ostrzu Miecza Przeznaczenia. No i mamy taki moment, słuchajcie, piękny moment, kiedy Wenus spotyka się z Plutonem. Węzeł księżycowy z księżycem, a na koniec księżyc z uranem. Pierwszy dzień stycznia. To nie jest czas na planowanie sobie. To nie jest czas na e, tworzenie e, ładu. To jest układ związki i rozwiązki. Sam układ kieruje nas w stronę czegoś, kogoś, a trudno to określić, ale odczuwamy niebywałą potrzebę zmiany miejsca, zmiany towarzystwa, zmiany klimatu, zmiany osoby. Co Wam sugeruję na pierwszy dzień stycznia? Aby iść za tym, co niezgodne z Waszymi doświadczeniami i przekonaniami o sobie. Aby iść za tym, co niezgodne z Waszymi upodobaniami. Zdajcie się o tak zwany przypadek, bo on dzisiaj zarządza nie tylko czasem, w ogóle wszystkim zarządza. Życzę Wam cudownego roku, właśnie w klimacie takiego przeznaczenia, głębokiego przeznaczenia. Takiego, jakie nam daje Wenus z Plutonem. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, moje drogie.